Jedno z prosiąt chwyciło w pysk kurtkę ze stosu i powlekło ją po ziemi. Jego brat albo siostra natychmiast przyłączyło się do zabawy. Z trzydziestu metrów usłyszałem odgłos dartego materiału. Wtedy jeden z handlarzy rzucił się w stronę zwierząt. Dopadł świńskie rodzeństwo i zaczął rozdzielać kopniaki. Miał na sobie szaroniebieską kurtkę, taką samą jak ta z Poniewierana, dżinsy i białe sportowe buty. Warchlaki zaniosły się prosięcym lamentem. Wysoki, ostry kwik wzniósł się nad placem. Wtedy matka ruszyła. Zobaczyłem ją kątem oka. Roztrąciła na boki dwóch czy trzech gapiów i jak mała, rozgrzana maszyna nabierała rozpędu. Im bliżej celu, tym dłuższe sadziła susy. W końcu odbiła się od ziemi i zmiotła Wietnamczyka. Upadli parę metrów dalej. Mężczyzna znieruchomiał pod jej czarnym cielskiem. Zniknął. Widziałem tylko białe pekińskie adidasy raz czy dwa wierzgnęły, zaryły piętami w piach i zastygły. Maciora wdeptała go w ziemię i rozerwała mu gardło. Teraz chłeptała tam i mlaskała. Prosięta zbiegły się i stanęły w ciasnym kręgu. Nie było już widać nawet adidasów. My, gapie, też tworzyliśmy luźny krąg, który powoli się zacieśniał. Bydlęta ciamkały, mlaskały, chlipało tam miękko i ciepło. I raptem tamta kobieta, jedna z nich, zaczęła wyć głosem, którego wcześniej nikt tutaj nie słyszał. Ruszyła z miejsca z pięściami przyciśniętymi do uszu i szła w stronę świńskiej rodziny, a jej głos wzbijał się wyżej i wyżej i mówi się o takim głosie, że pęka od niego szkło. Maciora uniosła umorusony pysk. Kobieta wciąż szła i wyła. Bytle odeszło od mężczyzny na dwa kroki i zaczęło się jej przyglądać. Cofnęło się, naprężyło i można było zobaczyć, że niczego się nie lęka. A my wszyscy ze strachu straciliśmy oddech. Pragnęliśmy, by powróciła do rozpoczętego dzieła i przestała się rozglądać. Dwudziestu, może trzydziestu handlarskich facetów i prawie tyle samo kobiet myślało, żryj. Żryj tego żółtka i zostaw nas w spokoju.